Co możesz zyskać dzięki narzędziom TOC? W jakich obszarach filozofia TOC jest przydatna? Dziś opowiem Ci, jakich efektów możesz spodziewać się w swojej organizacji, w poszczególnych częściach firmy, takich jak strategia, produkcja, sprzedaż i marketing, dystrybucja, finanse i mierniki, zarządzanie projektami i efektywność menedżerska. Nazywam się Paweł Szmyt i pomagam moim klientom, przełamywać ograniczenia i zwielokrotniać zyski. Dzięki TOC. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie Twojego biznesu. Przełam ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. Żebyś mnie dobrze zrozumiał, tu nie chodzi o zwykłe usprawnienia operacyjne czy procesowe. Mi zależy na zakwestionowaniu fundamentów dotyczących zasad funkcjonowania Twojej firmy, czyli status quo. Ma to na celu osiągnięcie efektów tak spektakularnych, że ich osiągnięcie normalnie nie byłoby możliwe. Po prostu chcę Cię zainspirować do innego sposobu myślenia o swoim biznesie, znaczy do zmiany paradygmatu. Jako praktyk biznesu wiem, że to jest piekielnie trudne, niekomfortowe i strasznie bolesne. Ale to jest jedyna słuszna droga. I dzisiaj porozmawiamy o 7 obszarach, gdzie możesz wiele zyskać dzięki zastosowaniu właśnie TOC. Zacznijmy od strategii. W strategii najważniejsze jest ustalenie celu. Jak masz odpowiednio wyznaczony ambitny cel, to łatwo jest porwać ludzi, z którymi chcesz pracować, zbudować jeden zespół, żeby wszyscy chcieli pracować razem, żeby była harmonia. Gdy to się dzieje, pozbawiamy się największej zmory, czyli konfliktów w firmie. Myślimy bardziej holistycznie, czyli myślimy o organizacji całości. Zyskujemy nową sprawność operacyjną, co jest piekielnie ważne. Budujemy strategiczną przewagę konkurencyjną, która wynika z tego, że działamy inaczej. To pozwala nam na trwały wzrost, tak zwane wejście na krzywą wyższego, szybszego wzrostu. To powoduje, że mamy dużo większą przewidywalność biznesu i wzrost zysku nawet na poziomie 3 do 5 razy co roku przez wiele lat. I nasi najlepsi klienci mówią o tym, że są w stanie osiągać zyski na poziomie obecnych obrotów dosłownie w 4 lata. Przejdźmy teraz do produkcji, czyli działalności operacyjnej. Pierwsza rzecz to jest zrozumienie produkcji, jakie środowisko produkcyjne mamy przed sobą, gdzie jest jej kluczowy punkt i gdzie oczywiście jest ograniczenie. Jak już wiemy, gdzie jest ograniczenie, możemy zastosować proces PUGI, o którym nagrałem odrębny materiał, żeby udoskonalić organizację. Wykorzystujemy przy tym kompetencje ludzi. Dla nas bardzo ważni są ludzie, którzy dzisiaj nie są łatwi do pozyskania i wyszkolenia. Jak zrozumiemy, gdzie są następnie przeszkody i szkodliwe procedury i mierniki, możemy znacząco poprawić przepływ w organizacji. To jest o tyle ważne, że to pozwala nam skrócić czas realizacji dla klienta, ale też poprawia bardzo naszą elastyczność. Jak jesteśmy bardziej elastyczni dla klienta, dla nas to jest po prostu taka przewaga konkurencyjna. I to na takim poziomie można powiedzieć strategicznym. Więc w efekcie czego? Zazwyczaj widzimy, że na produkcji wzrastają moce produkcyjne na poziomie 20-100%. Czas realizacji zamówień skraca się zazwyczaj o połowę, choć nie jestem przekonany, czy każdemu klientowi będziemy to oferować. I w końcu zyskujemy terminowość na poziomie 99%. Teraz zajmiemy się sprzedażą i marketingiem, czy obszarem wcale niełatwym. Tu kluczowe jest zrozumienie, na jakim obszarze działamy, na jakim rynku. I jak już to rozumiemy, musimy zrozumieć, jak przebudować funkcję sprzedaży z nastawieniem, że chcemy mieć więcej jakościowej interakcji z klientami oraz żeby ta jakość była jeszcze podniesiona. Dzięki temu zazwyczaj możemy stworzyć funkcję, która generuje bardziej powtarzalną ilość transakcji i szans sprzedażowych. Dzięki temu sprzedaż jest stabilna, ale też sprzedajemy do tych klientów, do których chcemy sprzedawać, co jest bardzo, bardzo istotne w praktyce. W efekcie nasi handlowcy mają dużo większy komfort pracy i lojalność. To oczywiście prowadzi nas do takiego momentu, kiedy musimy stworzyć nową ofertę dla klientów, dużo bardziej atrakcyjną, tak zwaną ofertę nie do odrzucenia. I możemy sprzedać wartość, nie tylko produkt, ale pewną wartość. I to przekłada się na znaczący wzrost ilości szans sprzedażowych, co zazwyczaj przekłada się nawet na 300% wzrost sprzedaży do nowych klientów w ciągu miesiąca. To z kolei również się wiąże z tym, że marża na pojedynczej sprzedaży wzrasta zazwyczaj o 10 do nawet 20 punktów sprzedażowych, przepraszam, punktów procentowych i w końcu rośnie również rentowność i skala sprzedaży całej firmy. Więc naprawdę wyniki są bardzo duże możliwe. Zobaczmy, jaki potencjał tkwi w dystrybucji, w tym jak dostarczamy produkty do naszych klientów. Kluczowe jest zrozumienie asortymentu. Asortyment nie jest jednorodny, więc warto zastanowić się, jak go traktujemy.
Staramy się stosować dynamiczne dopasowanie zapasu, czyli żeby zapas był na takim poziomie optymalnym. Z jednej strony chcemy obniżyć poziom zapasu, żeby nie było go za dużo, bo on kosztuje. Z drugiej strony chcemy i ograniczyć martwy zapas, czyli taki, który właściwie nie rotuje w ogóle. Ale kluczowe jest podniesienie dostępności, szczególnie w dzisiejszych czasach. Więc to jest to, na czym zawsze będziemy zwracać uwagę. Bo jak poprawimy dostępność i dopasowanie asortymentu do klienta, to wzrasta rotacja zapasu, bo klienci częściej znajdują produkty, które oczekują, za nie płacą, co jest strategiczną przewagą konkurencyjną na rynku, gdzie dzięki dostępności typu 99% rośnie nasza po prostu pozycja na rynku i rentowność biznesu. Przeanalizujmy teraz finanse i mierniki, czyli obszar kluczowy, bo tam liczymy, jak zarabiamy. I tu zacznijmy od tego, żeby zanalizować portfolio, czyli co i komu sprzedajemy. I jak potrafimy to zrobić, to możemy przełożyć to na świadome priorytety dla działu sprzedaży, bo oni sprzedali to, na czym nam zależy. Wtedy ta synchronizacja między produkcją i sprzedażą jest możliwa, a to jest kluczowe. Następna jest kwestia mierników, żeby one były reprezentatywne dla jednostki i dla firmy jako całości. Bo chcemy ograniczyć konflikty między różnymi osobami i ograniczyć ilość głupich strat firmy. Coś, co jest szkodliwe zawsze. To generalnie podwyższa motywację ludzi, którzy są dużo bardziej zaangażowani. To przekłada się na wzrost przerobu firmy jako całości i przełomowy wzrost zysku, który zazwyczaj wynosi 3 do 5 razy w ciągu roku. Zobaczmy, jak wygląda świat zarządzania projektami. I to tymi, które robimy dla naszych klientów i tymi, które robimy, żeby się udoskonalić. Kluczowe jest ograniczenie wielozadaniowości, czyli tego, że robimy wiele projektów równocześnie. Praca nad projektami na poziomie przygotowania to jest następny etap, żeby dobrze przygotować projekt, żeby uniknąć głupich błędów. To przekłada się na koordynację prac między różnymi zasobami, żeby ze sobą współgrały. Następnie jest kwestia eliminacji syndromu studenta, czyli robienia rzeczy na ostatnią chwilę oraz prawa Parkinsona, czyli nadmiernej skłonności do doskonalenia projektu już rozpoczętego. To generalnie przekłada się na mniejszy poziom stresu menadżerów, i oczekujemy, że 95% projektów będzie realizowane na czas, w budżecie oraz w pełnym zakresie i jednocześnie skrócimy czas realizacji projektów o 20-30%. To naprawdę działa. A teraz porozmawiajmy o tym, jak być po prostu dobrym menadżerem, czyli o esencji tego, co robimy w pracy. Kluczowe jest to, żeby zadbać o higienę pracy, żebyśmy nie mieli tylu przeszkadzaczy w codziennej pracy. Też lepsza koncentracja na rzeczach ważnych, niekoniecznie pilnych, ale przede wszystkim ważnych. W końcu mniej złej wielozadaniowości, czego chaosu, gdzie robimy wiele rzeczy na raz i nasza efektywność spada na łeb na szyję. Kluczowa rzecz jest szybsza ocena projektów i rentowności projektów, które chcemy realizować, a które powinniśmy odrzucić. I w końcu umiejętność przekonywania do zmian, żeby porwać ludzi do zmiany i żeby wywrzeć większy wpływ na organizację. W rezultacie 90% klientów, którzy stosuje TOC, ma dużo większy wpływ na organizację, i ma potencjalną możliwość, żeby awansować w swojej pracy, co jest bardzo cenne. To na tyle, jeśli chodzi o efekty możliwe do osiągnięcia dzięki TOC. W komentarzach napisz, kliencie, jakie ty rezultaty osiągnąłeś w swojej pracy z różnymi metodami. Zapraszam cię do subskrypcji kanału oraz polecenia tego materiału firmom, które utkwiły w miejscu i szukają rozwiązań i chcą pójść do przodu. Dziękuję ci bardzo i życzę ci dnia bez ograniczeń.